Uważasz, że to może być bardziej skuteczne niż te dotychczasowe sankcje? Ja bym nie powiedział, że te dotychczasowe były tak bardzo nieskuteczne, jakby chciał to Władimir Putin wmówić światu. Bo oczywiście w ekonomii można różnymi wielkościami żonglować. No i jeżeli jest taka sytuacja, że przestaną różne rzeczy do Rosji sprzedawać wskutek sankcji, a nie przestaną kupować od niej surowców, bo tak daleko sankcje na razie nie poszły, no to bilans handlowy na papierze musi iść do góry.